Dzień dobry kochani, ostatnio dostaję od was bardzo dużo próśb o to, by zrobić filmik makijażowy i pokazać wam, jak wykonuję ten mój codzienny makijaż, jakie kosmetyki stosuję, jakie kroki robię, ten makijaż, który właśnie teraz na mnie widzicie. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to wszystko się odbywa, ten cały proces, zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Ok, zabieramy się do roboty. I na początek Bundy, ten krem BB, który ostatnio intensywnie stosuję, ja go nakładam pędzelkiem. O, pędzelkiem takim, to jest Nancy numer F01. Kolejny produkt to będzie korektor pod oczy Maybelline, ten słynny korektor. Ja już się na jego temat wypowiadałam, a jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to odsyłam was na mojego bloga. Tam znajdziecie recenzję, a link do tej recenzji w opisie do dzisiejszego filmiku. No i co? Nakładam korektor pod oczy. A następnie będę go wklepywać suchym beauty blenderem, takim malutkim. I gotowe. To teraz czas na przypudrowanie, odrobinkę dosłownie tej okolicy oka i stosuję jeden z moich ulubionych pudrów, czyli HD Studio marki NYX. A na pewno będziecie pytać o pędzel, którym nakładam ten oto puder i jest to Hakuro H22. Kolejny krok w moim codziennym makijażu to jest oczywiście przypudrowanie całej twarzy i w tym celu stosuję ostatnio ulubiony puder z Estée Lauder, puder prasowany i pędzel taki gruby. Nancy to pędzel do pudru. Teraz zrobimy oczy i w tym celu stosuję paletkę, moje najnowsze ostatnie odkrycie ze Smashboxa. Wygląda ona w ten sposób i będę nakładać rozświetlacz, ten oto rozświetlacz na górną całą powiekę i nakładam go pędzlem Hakuro H77. Następnie w kącikach oczu tutaj i delikatnie pod łukiem brwiowym nakładam biały perłowy puder z Inglota przy pomocy takiego oto pędzelka. Takiej maleńkiej kuleczki z Nancy. Przyszedł czas na kreskę czarną kredką z Estée Lauder serii Double Wear. Jeśli chodzi o kreskę na górnej powiece, to sięgam po różne kredki czarne i nigdy nie robię w takim codziennym makijażu kreski od samego wewnętrznego kącika oka, tylko dosłownie odrobinę tutaj na końcu lekko przedłużam, żeby to był taki efekt delikatnego zagęszczenia rzęs. A teraz czas na brwi. W tym celu skorzystam z trzech produktów. Mój ostatnio ulubiony cień z Inglota o numerku 569. To jest cień do brwi. Kredka Catrice oraz żel do brwi z Essence, którym po prostu delikatnie te brwi podkreślę i utrwalę. Say you want.
przyszedł czas na konturowanie i tutaj znowu wykorzystam paletkę ze Smashboxa i taki chłodny odcień. O, bardzo proszę, ten. Następnie sięgam po róż do policzków i to jest Estée Lauder w odcieniu 310 Peachy Passion. Żeby połączyć ze sobą odcienie, stosuję taki duży, puchaty pędzel o numerku 017 i to jest Art Look. I nie pozostaje mi nic innego, jak nałożyć teraz rozświetlacz i tu znowu będzie paletka Smashboxy, ten sam rozświetlacz, który nakładałam na górną powiekę. Na pewno zapytacie mnie, jakie użyłam pędzle do konturowania mojej twarzy. Pierwszy do nakładania bronzera to jest pędzel z Maestro. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć Wam, jaki jest jego numer, ponieważ już dawno go na nim nie ma. Drugi pędzel do nakładania różu to jest Hakuro, też taka kuleczka H14 i on się u mnie fantastycznie sprawdza. Natomiast pędzel, którym nakładałam rozświetlacz, to jest Nancy Fun, taki wachlarzyk. Teraz czas na rzęsy i w tym celu stosuję mój ostatnio ukochany tusz do rzęs marki Clinique High Impact Lash Elevating Mascara. W takim codziennym makijażu, który możecie widzieć w moich daily vlogach, nie podkreślam dolnych rzęs. Jak możecie zauważyć, stawiam tylko i wyłącznie na górne rzęsy i nakładam jedną warstwę tuszu. Spokojnie mi to wystarcza. A teraz podkreślam usta moją ukochaną, ulubioną pomadką z Estée Lauder w płynie numer 406 Liquid Desire. Ta pomadka zrobi całkowity efekt w makijażu. Jesteście gotowe? Jak Wam się podoba? Proste, szybkie i bardzo wygodne. Nic trudnego w tym moim makijażu. Jak możecie zauważyć, kroki praktycznie nie zmieniły się od ostatniego filmiku, gdzie pokazywałam Wam, jak zrobić, jak wykonuję taki właśnie mój codzienny makijaż. Przypominam, zwróćcie uwagę na to, że ja nie jestem profesjonalistką, jeżeli chodzi o makijaże, a taka wersja, jaką używam na co dzień, spokojnie mi wystarcza i nie muszę nic tutaj kombinować. No wiadomo, wieczorem to oko będzie trochę ciemniejsze, usta mogą być troszkę inne, ale jak na wersję dzienną jest zdecydowanie ok. Na zakończenie przypomnę Wam również, że linki do produktów, z których dzisiaj korzystałam, znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmiku. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych publikacji. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa! I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can